byliśmy zdeterminowani kupić tą działkę, bo miejsce jest szczególne. Czekało na nas, można powiedzieć. Miejsce, gdzie się krzyżują główne arterie miasta, gdzie powinno tętnić życie, było niezagospodarowane, czekało na inwestora. Trwa burzliwa dyskusja nad przyszłością tego miejsca i zagospodarowaniem okolic całej ulicy Jurowieckiej. W końcu znalazł się inwestor. W przetargu wydzierżawił plac na 99 lat. 30 kwietnia 2010 roku zakupiliśmy tą nieruchomość. We wrześniu tamtym roku była tak zwana wiecha, czyli zakończenie stanu surowego. Galerii Jurowieckiej. Powitamy Państwa w imieniu pana Konstantego Strusa. Co najmniej kilkadziesiąt koncepcji urbanistyczno-przestrzennych, architektonicznych było rozważanych. Zrobiliśmy udogodnienia komunikacyjne i przestrzenne, żeby po prostu tutaj chciało się wejść. Żeby tutaj się działo, żeby tutaj po prostu tętniło życie.
Rubikon, to miasto i pieczętuje.